Blisko 100 tysięcy złotych, które dzisiaj przekazujemy artystom, to jest jedna z piękniejszych inwestycji. Inwestycji w kulturę, w sztukę, nie tylko w sztuki wizualne, ale również w muzykę. Bardzo się cieszę, bo naprawdę projekty, które zgłaszają do tego konkursu artyści, są wyjątkowe. Projekty, które tak naprawdę idą nie tylko w Polskę, ale również i w świat. To są tak innowacyjne, tak ciekawe pomysły, że tutaj trudno. Dlatego też do pomocy mam kapitułę, komisję konkursową, która w bardzo zacnym składzie dokonuje wyboru, pomaga mi w tym wyborze i zdaje się właśnie na tą decyzję komisji. Ci artyści przede wszystkim poza tym, że tworzą sztukę samą w sobie, to tą sztuką rozsławiają miasto. To artyści, którzy choćby na scenie muzycznej są dzisiaj na pierwszych stronach gazet, ale to również sztuki wizualne, które może mniej są rozchwytywane przez media, ale równie ważne miejsce zajmują w kulturze polskiej. Mogę powiedzieć tak, że jest różnorodność, chociaż jest przewaga muzyków. Korzusz jednak muzyką stoi cały czas, ale mamy też i aktorów. Mamy opiekę nad zabytkami, raz już się pojawiła taka osoba i tym razem też mamy bardzo ciekawy projekt. Jest taniec, myślę, że też ciekawa rzecz. I mamy sztuki wizualne. W sumie 6 dyscyplin spośród 7, które proponujemy. Ja jestem muzykiem, jestem kontrabasistką. No i jakby zajmuję się szeroko pojętą muzyką kontrabasową. No i między innymi o to też składałam na stypendium, bo ten instrument jest takim jakby całym moim życiem praktycznie. Stypendium, które dostanę, przeznaczam na międzynarodowy konkurs muzyczny, który jest we Włoszech. I w przygotowaniach do tego konkursu będę propagowała muzykę kontrabasową tutaj w Gorzowie, w różnych ośrodkach dla ludzi starszych, dla dzieci. Chcemy zrobić jakieś warsztaty, żeby po prostu poznać ten instrument, bo jednak on jest takim niszowym instrumentem, nie jest tak znany jak skrzypce czy fortepian. Droga do tego konkursu będzie jeszcze, że tak powiem, obejmowała różne spotkania, takie nie tylko edukacyjne, ale też moje wystąpienia po prostu, żebym mogła nabywać pewnego takiego feedbacku przed konkursem, żeby patrzeć, co jeszcze poprawić, co może tutaj być lepiej. Będziemy mogli wydać nowy singiel, który pomoże nam zdobyć nowych ludzi, którym będziemy mogli tak naprawdę pokazać naszą twórczość. One pójdą na naszą twórczość jako stworzenie tego wszystkiego, ale także znalezienie producenta, który jakby weźmie to w piękną spójność, połączy to, ale także idzie to na wynajem studia oraz inne niezbędne rzeczy.